Stworzenie świata. Wstęp. Anna Katarzyna tak opowiadała o tym, co widziała podczas zachwycenia, będąc jeszcze małym dzieckiem. Rozważając w 5 czy 6 roku życia pierwszy artykuł składu apostolskiego „Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi”, różne obrazy o stworzeniu nieba i ziemi stanęły mi przed oczyma. Widziałam upadek aniołów, stworzenie świata i raju, Adama i Ewy oraz ich grzeszny upadek. Sądziłam, że każdy człowiek widzi to tak samo, jak wszystkie inne przedmioty, i dlatego też opowiadałam o tym śmiało rodzicom, rodzeństwu i przyjaciółkom. W końcu jednak spostrzegłam, że się ze mnie śmiano, pytając mnie, czy posiadam może książkę, w której to wszystko jest opisane. Wtedy ani słówkiem więcej o tych rzeczach nie wspomniałam, sądząc, że nie godzi się zapewne o tym mówić. Miewałam te widzenia w nocy i we dnie, w polu, w domu, chodząc, pracując, wśród rozmaitych zajęć. Kiedy pewnego razu, kierując się najlepszą intencją, mówiłam inaczej o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, to z pewnością i w przekonaniu, że każdy człowiek tak samo tę tajemnicę musi pojmować, jak ja ją pojmowałam, a nie wiedząc wcale, że ten sposób pojmowania jest moim szczególnym przywilejem, inne dzieci wyśmiewały mnie, dziwując się temu i oskarżały mnie przed nauczycielem, który surowo mnie upomniał, bym sobie w przyszłości podobnych urojeń nie robiła. Miewałam jednakże te wizje dalej, a patrzyłam na nie jak dziecię, które przypatruje się obrazom i tłumaczy je sobie na swój sposób, nie troszcząc się o to, co ten lub ów obraz przedstawia. Ponieważ zaś częściej widziałam te same przedmioty na obrazach świętych w Piśmie Świętym, były przedstawiane w najrozmaitszy sposób, lecz bez najmniejszego uszczerbku dla wiary mojej, więc uważałam tę wizję za książkę z obrazkami, a przypatrując się tej książce jak najspokojniej, wzbudzałam w sobie dobrą intencję. Wszystko na większą chwałę Bożą. W sprawach duchowych wierzyłam jedynie w to, co Pan Bóg objawił i przez Kościół swój święty do wierzenia podaje. Czytam wyraźnie napisane lub nie napisane było. Nigdy też w to, co w zachwyceniu widziałam, nie wierzyłam tak, jak widziałam. Patrzyłam na wszystko tak samo, jak przypatrywałam się rozmaitym żłóbkom, które jakkolwiek były rozmaite, wcale mi to nie przeszkadzało. W każdym bowiem żłóbku cześć oddawałam tej samej boskiej dziecinie. Tak samo też rzecz się miała z owymi obrazami, przedstawiającymi stworzenie nieba, ziemi i człowieka. Patrząc na nie, oddawałam cześć Panu Bogu Wszechmogącemu, Stwórcy nieba i ziemi. Upadek aniołów. Najpierw widziałam przestrzeń pełną światłości, a w tej przestrzeni kulę jeszcze bardziej lśniącą, podobną do słońca i leżącą w słońcu. Widziałam, tak mi się zdawało, jedność w Trójcy. Nazwałam to wszystko zgodą, a widziałam z niej jakby skutek. Wtem powstały pod ową kulą, jakoby w sobie leżące jasne koła, pierścienie i chóry aniołów, niezmiernie jaśniejących, potężnych i pięknych. To morze światłości leżało jak słońce pod owym wyższym słońcem. Z początku wszystkie te chóry wychodziły z owego wyższego słońca, jakoby w zgodzie i miłości.
Nieraz spostrzegłam, że jedna część tych wszystkich kół się zatrzymała, zatapiając się we własną piękność. Czuły własną rozkosz, widziały całą swą piękność. Zastanawiały się tylko nad sobą i tylko sobą były zajęte. Najpierw wszystkie przejęte uwielbieniem dla Boga nie posiadały się od rozkoszy i radości. Nagle jedna część, nie myśląc o Bogu, zapatrzyła się we własną istotę. W tej chwili widziałam, jak owa cała część chórów jaśniejących upadła na dół i zaćmiła się. Widziałam, jak inne chóry ich miejsca zajęły. Nie widziałam jednakże, czy ich ścigały, wychodząc z formy obrazu. Tamte stały spokojnie, zajęte sobą i spadły na dół, zaś te, które się nie zatrzymały, wstąpiły w ich miejsce, a to wszystko nastąpiło od razu. Po ich upadku widziałam na dole tarczę cienistą, jakoby ta tarcza była ich mieszkaniem. Poznałam, że wpadły w formę niecierpliwą. Przestrzeń, którą odtąd zajmowały, była daleko mniejszą od tej, którą będąc u góry zajmowały. Dlatego też wydawały mi się daleko więcej ścieśnione. Od chwili, kiedy będąc dzieckiem, widziałam, że owe chóry spadły, we dnie i w nocy bałam się ich działalności, mniemając zawsze, że światu wiele szkodzą. Zawsze wokół świata krążą. Dobrze, że nie mają ciała, inaczej bowiem zaćmiłyby słońce i patrzylibyśmy na nie jako na ćmy słońca, a to byłoby straszne. Zaraz po upadku widziałam, że duchy, pozostałe wśród kół lśniących, korzyły się przed kołem Bożym, błagając, by to, co upadło, znowu było naprawione. Potem widziałam poruszenie i działanie w całym kole światła Bożego, które dotąd stało spokojnie i jak czułam, na tę prośbę czekało. Po tej akcji chórów anielskich przekonałam się, że odtąd miały pozostać mocnymi i już więcej rozlecieć się nie miały. Poznałam też, że taki przeciwko nim zapadł wyrok odwieczny. Walka miała trwać dopóki miejsca upadłych chórów nie będą zapełnione. A ten czas wydawał się duszy mojej niezmiernie długim, prawie niemożliwym. Walka miała być na ziemi, zaś tam u góry żadnej nie miało być więcej walki. Tak on postanowił. Po takiej pewności nie mogłam już więcej mieć litości dla szatana, albowiem widziałam, że z własnej woli gwałtem upadł. Także na Adama nie mogłam się gniewać. Zawsze też litowałam się nad nim, albowiem sądziłam, że to wszystko było przewidziane. Stworzenie świata. Zaraz po prośbie pozostałych chórów anielskich i po poruszeniu bóstwa widziałam, jak około tarczy cienistej na dole, po prawej stronie, ciemna powstała kula. Teraz oczy zwróciłam bardziej ku tej cienistej kuli, na prawo od tarczy cienistej, i zdawało mi się, jakby powiększała się coraz bardziej. Widziałam też jaśniejsze punkty wychodzące z masy i pokrywające ją, a tu i ówdzie występujące w szerszej, jasnej płaszczyźnie. Zarazem widziałam postać odgraniczającego się lądu od wody. Potem dostrzegłam na jasnych miejscach poruszenie,
jakoby w nich się coś ożywiało. Widziałam też, jak na lądzie wyrastały rośliny, a wśród tych roślin widziałam żywe rojowisko. Ponieważ byłam dzieckiem, więc sądziłam, że rośliny te poruszały się. Dotychczas wszystko było szare, teraz stawało się coraz jaśniejsze, podobne do wschodu słońca. Było tak, jak jest na ziemi nad ranem i jakby wszystko się ze snu budziło. Wszystko inne zniknęło z obrazu. Niebo było lazurowe, a słońce na nim się przesuwało. Widziałam tylko jedną część ziemi oświeconą słońcem i ta część była bardzo piękna, więc sądziłam, że to raj. Wszystkie zmiany po owej ciemnej kuli, na owej ciemnej kuli wydawały mi się jakby wypływające z owego najwyższego koła Bożego. Kiedy słońce stanęło wyżej, wszystko wyglądało jak nad ranem, gdy budzimy się ze snu. Był to pierwszy poranek, o czym nie wiedziała żadna istota. Były jakoby już istniały od wieków niewinnymi. Gdy słońce wzeszło wyżej, spostrzegłam drzewa i rośliny wyrastały coraz wyżej. Woda była jaśniejszą i świętszą. Wszystkie inne kolory były czystsze i jaśniejsze, niezmiernie przyjemne. Nie było też żadnego śladu stworzeń, takich jakie są dzisiaj. Wszystkie rośliny, kwiaty i drzewa wyglądały inaczej. Teraz wszystko wygląda jakby spustoszone i poprzekręcane, jakby zwyrodniałe. Często patrząc w naszym ogrodzie na rośliny i owoce, które w krajach północnych wydawały mi się wielkie, szlachetne i smaczniejsze, jak na przykład aprykozy, myślałam sobie, czym te nasze owoce są w porównaniu z owocami krajów północnych, tym owoce krajów północnych, a nawet jeszcze gorsze są w porównaniu z owocami raju. Widziałam też białe i czerwone róże i sądziłam, że oznaczają one mękę pańską i zbawienie. Widziałam także drzewa palmowe i wielkie, szerokie drzewa rzucające cień na wzór dachu. Zanim ujrzałam słońce, wszystko na ziemi wydawało mi się małe, potem większe, a wreszcie bardzo wielkie. Drzewa nie rosły gęsto. Z każdego rodzaju roślin, przynajmniej większych, widziałam tylko jedną i widziałam, że stały osobno, jak na zagonach w ogrodzie podzielone na gatunki. Wszystko było zielone, a tak czyste i w takim porządku, że wcale nie przypominało, iż ręka ludzka czyściła tutaj i porządkowała. Pomyślałam sobie, jakże to wszystko piękne, bo nie ma tu żadnych ludzi. Nie było jeszcze grzechu ani zburzenia. Wszystko było tutaj zdrowe i święte. Nic tu jeszcze nie było robione. Wszystko czyste, chociaż nieczyszczone. Płaszczyzna, którą widziałam, była lekko pagórkowata i pokryta roślinami. W środku było źródło, z którego wypływały rzeki na wszystkie strony, a z tych rzek niektóre jedna w drugą wpływały. W tych rzekach spostrzegłam najpierw ruch i żyjące zwierzęta. Potem widziałam, jak te zwierzęta tu i ówdzie, z pomiędzy krzewów, jakoby ze snu się budząc wyglądały. Były oswojone i zupełnie inne aniżeli dzisiaj. Nawet w porównaniu do dzisiejszych zwierząt były jak ludzie. Czyste, szlachetne, szybkie, miłe i łagodne. Trudno wypowiedzieć, jakie one były. Większej części zwierząt nie znałam. Widziałam słonia, jelenia, wielbłąda, a przede wszystkim nosorożca, który
którego widziałam także w arce, gdzie był miłym i łagodnym. Był krótszy od konia, a głowa jego była bardziej zaokrąglona. Nie widziałam żadnych małp, żadnych owadów i brzydkich zwierząt. Myślałam zawsze, że one są karą za grzechy. Widziałam wiele ptaków i słyszałam ich najmilszy śpiew, jaki zwykle słyszy się nad ranem. Nie słyszałam jednak, aby któreś zwierzę ryczało. Nie widziałam też żadnego ptaka drapieżnego. Adam i Ewa. Widziałam, że Adam nie był stworzony w raju, lecz w okolicy późniejszej Jerozolimy. Widziałam, jak w postaci jaśniejącej i białej występował z żółtego pagórka, jakoby z formy. Świeciło słońce, a ponieważ byłam dzieckiem, zdawało mi się, że to słońce światłością swoją wyprowadza Adama z pagórka. Wyglądał jakby narodzony z ziemi, która była dziewicą. Pan Bóg jej błogosławił i stała się jego matką. Nie wyszedł od razu z ziemi, trwało to dłuższy czas. Leżał w pagórku, oparty na lewej ręce, ramię trzymając nad głową, a cienka mgła okrywała go jakby przezroczysta zasłona. Widziałam figurę w jego prawicy i poznałam, że to była Ewa, którą w raju Pan Bóg utworzył z żebra, wyjmując je uprzednio Adamowi. Pan Bóg zawołał nań i zdawało się, jakoby rozstąpił się pagórek i Adam powoli się ukazał. Naokoło niego nie było drzew, tylko małe kwiaty. Widziałam także, że zwierzęta pojedynczo wychodziły z ziemi, a potem dopiero wydzielały się z nich samiczki. Widziałam Adama, przeniesionego daleko, do wysoko położonego ogrodu, do raju. Tutaj Pan Bóg przyprowadził do niego zwierzęta. Adam nazwał je po imieniu, a one towarzyszyły mu, igrając koło niego. Wszystkie przed grzechem były mu posłuszne. Ewy jeszcze nie było. Wszystkie zwierzęta, którym dał imię, poszły z nim później na ziemię. Widziałam Adama w raju, powstającego jakoby ze snu, wśród kwiatów i ziół, niedaleko źródła, stojącego w pośrodku ogrodu. Jaśniał od światła, lecz korpus jego bardziej podobny był do ciała, aniżeli do ducha. Nie dziwił się niczemu, ani nawet sobie samemu, jakby do wszystkiego był przyzwyczajony. Przechadzał się pomiędzy drzewami i zwierzętami, podobnie jak rolnik oglądający swoje pola. Widziałam Adama na pagórku przy drzewie, blisko wody, leżącego po lewej stronie, a lewą ręką opartego na brodzie. Pan Bóg zesłał na niego sen, a podczas tego snu był w zachwyceniu. Tymczasem Pan Bóg z prawego boku Adama wyjął Ewę i to z tego miejsca, na którym bok Jezusa otworzono włócznią. Widziałam, że Ewa była delikatną i małą, szybko rosła i stawała się piękną. Gdyby rodzice nasi nie zgrzeszyli, wszyscy ludzie rodziliby się wśród tak przyjemnego snu. Rozstąpił się pagórek i widziałam u boku Adama powstającą skałę, jakby z kamieni kryształowych, zaś u boku Ewy powstała biała dolina, pokryta delikatnym, niby białym, urodzajnym pyłem. Gdy już Ewa była stworzona, widziałam, że Pan Bóg Adamowi coś dał,
a raczej zrobił, że coś do niego pomknęło. Zdawało mi się, że z Boga, mającego postać ludzką, z czoła, ust, piersi i rąk, wypływają strumienie światła, łączące się w jedną masę, która weszła w prawy bok Adama, a z tego boku Pan Bóg wyjął Ewę. Tylko Adam to otrzymał, a był to zarodek błogosławieństwa Bożego. W tym błogosławieństwie zawierała się troistość błogosławieństw, które Abraham otrzymał od anioła. Jedno było co do formy to samo, lecz mniej jasne. Ewa stała przed Adamem, a Adam podał jej rękę. Byli jak dwoje dzieci, niewymownie piękni i szlachetni. Jaśnieli na całym ciele, a promienie okrywały ich jakby przejrzystą zasłoną. Widziałam, że z ust Adama wychodził błyszczący, szeroki strumień światła, a czoło jego miało kształt poważnego oblicza. Wokół ust było promienne słońce, którego nie było u Ewy. Serce wydawało mi się takim samym, jakie mają teraźniejsi ludzie, lecz piersi otoczone były promieniami. Pośrodku serca widziałam jaśniejącą chwałę, a w niej mały obrazek. Zdaje mi się, że w ten sposób trzecia osoba w bóstwie była uwydatniona. Widziałam także promienie światła wychodzące z jej rąk i nóg. Włosy jej spadały z głowy w pięciu warkoczach. Dwa warkocze spadły ze skroni, dwa spoza uszu, jeden z tylnej części głowy. Zawsze miałam uczucie, że wskutek ran Jezusowych otworzyły się bramy ciała ludzkiego, które grzech pierwszych rodziców zamknął, i że Longinus, otwierając włócznią bok Jezusa, otworzył bramę odrodzenia na żywot wieczny. Dlatego też nikt nie wszedł do nieba dopóki się ta brama nie otworzyła. Jaśniejące sploty światła na głowie Adama uważałam za jego obfitość, jego chwałę, jego wzgląd na inne wychodzące światła. Ta sama chwała uwydatniała się znowu w duszach i ciałach przemienionych. Włosy nasze są ową upadłą, zgasłą i zdrętwiałą chwałą. A nasze włosy mają się do promieni tak, jak nasze teraźniejsze ciało do ciała Adamowego przed upadkiem. Promieniste słońce wokół ust Adamowych było znakiem błogosławieństwa świętego potomstwa z Boga, który działałby za pomocą słowa, gdyby pierwsi rodzice nie zgrzeszyli. Adam podał Ewie rękę, odszedłszy od owego pięknego miejsca, na którym powstała Ewa, przechadzali się po raju, patrząc na wszystko i ciesząc się wszystkim. Było to najważniejsze miejsce w raju. Wszystko tam błyszczało i jaśniało, bardziej aniżeli w innych miejscach. Drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Wśród jaśniejącego ogrodu widziałam wodę, a w tej wodzie wyspę, połączoną za pomocą grobli z lądem. Tak na wyspie, jak i na grobli, było pełno pięknych kwiatów. Zaś na środku wyspy stało piękne drzewo, wznoszące się nad wszystkie inne, niejako opiekujące się nimi. Grunt wyspy był korzeniem tego drzewa. Okrywało ono całą wyspę, a chociaż było bardzo szerokie, to czubek był zupełnie spiczasty.
Gałęzie rozchodziły się prosto, a z tych gałęzi znowu nowe gałęzie, jakby małe drzewka wznosiły się w górę. Liście były delikatne, a żółte owoce leżały w liściach, łuszczkach, jako pączek róży. Drzewo było podobne do cedru. Nie przypominam sobie, abym widziała przy owym drzewie Adama i Ewę albo jakieś zwierzę. Natomiast widziałam tam przecudne, szlachetne białe ptaszki, śpiewające w gałęziach tego drzewa. Było to drzewo życia. Przed groblą prowadzącą na wyspę stało drzewo poznania dobra i zła. Pień miało pokryty łuskami, jak u palmy. Liście, które bezpośrednio z pnia wyrastały, były bardzo wielkie i szerokie. Z przodu schowane w liściach wisiały owoce, po 5 w kształcie grona. Z przodu 1, a naokoło szypułki 4. Ów żółty owoc był bardziej podobny do gruszki lub figi, aniżeli do jabłka. Miał 5 żył, a górna część wyglądała jak pępek. Owoc był miękki jak figa, koloru brunatnego cukru, z czerwonymi jak krew żyłami. Drzewo było u góry wyższe aniżeli na dole, a gałęzie zginały się do samej ziemi. Widzę gatunek tego drzewa jeszcze w krajach gorących. Spuszcza wyrostki swych gałęzi ku ziemi, gdzie zapuszczają korzenie i wyrastają w nowe pnie, a te znowu rozrastają się dalej, tak, że jedno takie drzewo okrywa nieraz wielkie przestrzenie gęstymi altanami, pod którymi mieszkają liczne rodziny. Nieco dalej na prawo od drzewa poznania dobra i zła widziałam mały, jajowaty, nieco spadzisty pagórek z pobłyskujących czerwonych ziaren i rozmaitych kolorowych kruszców. Stopnie miały formę kryształów. Naokoło niego stały cienkie drzewa, dosyć wysokie, by stojąc na pagórku nie być przez nikogo widzianym. Wokół tego pagórka rosły również zioła i inne rośliny. Drzewa i rośliny miały kwiaty i owoce zdrowe i kolorowe. Nieco dalej na lewo od drzewa poznania dobra i zła widziałam wklęsłość, małą dolinę. Wyglądała, jakby była utworzona z białej, miękkiej ziemi lub z mgły, a pokryta białymi kwiatkami i urodzajnym pyłem. Także tutaj były różne rośliny. Miały jednak więcej pyłu aniżeli owoców i były mniej kolorowe. Zdawało mi się, że te dwa miejsca były ze sobą złączone. Pagórek wyjęty był z tej doliny albo w dolinę miał być położony. Były jak nasienne i rola. Oba miejsca wydawały mi się święte. Jaśniały oba, przede wszystkim pagórek. Pomiędzy nimi a drzewem poznania dobra i zła rosły liczne małe drzewka i krzewy. To wszystko i w ogóle cała natura było jakby przezroczyste i pełne światła. Owe dwa miejsca były miejscem pobytu pierwszych rodziców. Drzewo poznania dobra i zła oddzielało niejako te miejsca od siebie. Sądzę, że Pan Bóg po stworzeniu Ewy przekazał im te miejsca. Widziałam też, że z początku bardzo rzadko wspólnie chodzili. Przechadzali się bez najmniejszej pożądliwości, każdy na swoim miejscu. Zwierzęta zachowywały się niewymownie szlachetnie. Jaśniały też i były im posłuszne. Zwierzęta, zależnie od gatunków, miały osobne miejsca pobytu, osobne drogi i odrębności, a wszystko to mieściło w sobie wielką tajemnicę prawa Bożego
i związku ze sobą.